oto świat Arros. Nie istnieją w nim smoki, cyklopy i tym podobne stworzenia. Jednakże krążą legendy o dziwnych istotach, które żyją poza światem materialnym. Jedni twierdzą, że to bajka, a inni przyznają, że doświadczyli spotkania z nimi. Ludzie jednogłośnie zgadzają się co do jednego faktu. Podają one żywiołami. Nikt też nie wie, jak się nazywają, ponieważ napawają ludzi lękiem uniemożliwiającym wszelkie badania w tym zakresie. Istoty te budzą powszechny szacunek. Pewne kraje modlą się do nich jak do Bogu. Inne zaś odrzucają ich istnienie, twierdząc, że to zwykłe zabobony. Ralidor jest krajem, w którym prężnie rozwija się rybołówstwo. Mało tego, posiada wiele jezior, mokradeł oraz rzek, dzięki którym rolnictwo także kwitnie. Na dodatek posiada pas górski, bogaty w surowce, którego zazdrości im Hardar. Wkurza mnie, że tym bagiennym kmiotom tak dobrze się powodzi. Spokojnie, ojcze. Na pewno da się dojść do kompromisu z naszymi sąsiadami. Sąsiadami? Kogo masz na myśli? Tych kultystów z południa, z którymi nie jest za ciekawie? A może piratów, którzy plądrują nasze statki? A no tak, zostali jeszcze ci bagienni szczęściarze. Ojcze, po co szukać zwady, skoro teraz każdy człowiek jest na wagę złota? Póki żyję, będę robić, co mi się podoba. Nie zapominaj, co zrobili piraci. Pamiętam, ojcze. Nigdy im tego nie wybaczę. Rozmowę przerywa Herendil, lord i główny dowódca wojsk Hardarii. Panie, wojska są gotowe na rozkazy. Doskonale. Ojcze, co ty chcesz zrobić? To, co powinniśmy zrobić od razu. Albo oddadzą nam pas górski, albo rękę Lady Nimatar. Nie podoba mi się to. Cisza! Mimo, iż ojciec synem byli jak ogień z wodą, to Karsimon był bardzo wyrozumiały dla swojego syna, ponieważ królowa Edel została zamordowana przez piratów. Ciężar samotnego wychowywania syna sprawiał królowi wiele trudności, a on sam nie był zadowolony z rezultatów. Jeśli mogę się wtrącić, panie, goniec z wieściami powinien wrócić lada dzień. Elatan odetchnął z ulgą, czując, że jego ojciec ma jeszcze resztki cierpliwości i nie pochłonęła go znów tyrania.